Wie pan, kto będzie dobrym doradcą? Urzędnicy. I tu chciałabym skorzystać z okazji i zdementować informacje o tym, że w momencie, kiedy wygram wybory, wszyscy zostaną zwolnieni. To są bzdury, które były już rozpowiadane 5 lat temu, które są nieprawdziwe. Uważam, że w naszym mieście... Wtedy były nieprawdziwe, pani nie wygrała. Teraz też będą nieprawdziwe, bo dobrze funkcjonujące miasto nie polega na tym, żeby wszystkich zwolnić i je sparaliżować. Polega na tym, żeby po prostu płynnie przejąć władzę i żeby to miasto mogło rzeczywiście zacząć się rozwijać. A mnie na tym najbardziej zależy. Natomiast ci urzędnicy, którzy są urzędnikami niskiego czy średniego szczebla, wielokrotnie mają doskonałe pomysły, bo znają z praktyki to, z czym zwracają się do nich mieszkańcy. Wiedzą, jak pewne rzeczy usprawnić i trzeba ich słuchać. A w tej chwili, gdybyśmy wybrali się do urzędu, to gwarantuję panu, że znaczna część urzędników, która zdecydowałaby się zabrać głos, powiedziałaby, że niestety to, z czym przychodzą niejednokrotnie do władz miasta, nie jest wysłuchiwane i jest po prostu bagatelizowane. Bo ja również tych głosów słucham.